Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami ostatnia już nasza rozmowa. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie jest Państwa i moim gościem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się Pani, kłaniam się naszym telewidzom. Proszę księdza, zapytam na początek o taką wątpliwość chyba, którą możemy mieć, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy po prostu słabi w obliczu Pana Boga. Dzisiaj patrząc na te tragiczne wydarzenia, na kolejne ataki na Ukrainę, na ukraińskie miasta, na kolejne tragedie, na to, jak strażacy spod gruzów wyciągają kobiety i dzieci, zapytam księdza o to, czy my mamy prawo w ogóle pytać: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Czy Ty przyszedłeś tam, gdzie jest ta wojna? Tam, gdzie jest to ogromne cierpienie? Czy Ty tam po prostu jesteś? Na pewno Bóg nie wyjechał z Ukrainy i to musimy bardzo mocno podkreślić. Bóg jest z tymi cierpiącymi, tak jak chociażby Matka Boża stała pod krzyżem swojego jedynego syna i patrzyła na jego śmierć. I Bóg jest na pewno tam, gdzie jest to największe cierpienie i największe nieszczęście ludzkie, bo tak trzeba powiedzieć. Wojna jest jednym z największych nieszczęść ludzkich. Oczywiście pamiętamy tę literaturę obozową, chociażby z II wojny światowej, tak zwana teologia milczenia Boga, czy pytanie o to, gdzie Bóg jest. Tylko, wie Pani, zwróćmy uwagę, że mamy tutaj ten konflikt taki największy, bo z jednej strony człowiek aż do absurdu szanuje swoją wolność, wynosi ją do apoteozy wolności wszędzie i we wszystkich sferach życia, bo nie pytali wtedy o przykazania Boże ci, którzy pompowali miliardy euro i nadal to robią do Putina, żeby miał za co prowadzić tę wojnę i za co miał kupować środki rażenia. Natomiast wtedy, kiedy się dzieje nieszczęście, to pytamy, gdzie byłeś Boże. A gdzie byli ci, którzy wtedy łamali wszystkie przykazania, zdrowy rozsądek? Przypomnijmy papieża Franciszka, który mówi, że kraje, które sprzedają broń, handlują i dorabiają się na handlu bronią, nie mają moralnego prawa pouczania potem innych i mówienia o pokoju, czy mówienia o sprawiedliwości społecznej. Bo niestety to ludziom szykują ten los. Niestety, taka jest prawda. Trudna, smutna, ale prawdziwa. Bo pewnie, że gdyby z nas Pan Bóg stworzył niewolników i nakazał nam żyć grzecznie i poprawnie, to pewnie byłby ten świat o wiele, wiele lepszy, ale zabrakłoby tam czegoś jednego, wolności, wolnego wyboru. Proszę księdza, ale to muszę też jakby podążać za tropem i zapytać, bo dzisiaj oczywiście, tak jak powiedziałam, my jesteśmy obok tej wojny, oglądamy tę wojnę, oglądamy jej obrazy tragiczne w nas. Czy mają prawo rodzić się te wątpliwości? Ciężko się patrzy na te dramaty. Czy to jest takie po prostu... Proszę Panią, Pani patrzy z przekazów medialnych. Ja miałem to, nie wiem, szczęście, nieszczęście być w Iraku, w Bagdadzie i widzieć na własne oczy też tuż po zamachu ludzi, którzy zginęli, czy w Syrii i ten dotykać tego cierpienia Boga. I proszę Panią, pytać zawsze mamy prawo, bo pytamy się, ja na przykład pytam siebie, co się dzieje z człowiekiem, bo zna Pani pewnie przekazy medialne, chociażby z Buczy, która stała się symbolem umęczenia Ukrainy i wiemy dobrze, co tam, nawet trudno to ich nazwać żołnierzami, ci orkowie Putina robili z dziećmi, z kobietami, już nie będziemy za wcześnie rano, żeby opowiadać o tych dramatycznych rzeczach, czy tak jak w Syrii, gdzie wykupywano dziewczynki z niewoli seksualnej, która najmłodsza miała 6 lat. Więc trudno, żeby się nie rodziły te pytania, tak? Tylko potem rodzi się to pytanie, komu na tym zależy i dlaczego ci, którzy mogliby jednym podpisem sprawić to, że tej wojny by nie było, tego nie czynią. Proszę księdza, wyrazem naszej solidarności z Ukrainą, ale też z innymi miejscami dotkniętymi wojną, czy głodem, czy ubóstwem jest ta nasza jałmużna, to nasze miłosierdzie. I właśnie chciałabym zapytać księdza o to przede wszystkim, że pomoc Kościołowi w potrzebie o Ukrainie już dużo wcześniej niż w tym roku słyszało, pomagało wcześniej, bo już od 2014 roku ta pomoc humanitarna była niesiona. W jaki sposób i na jaką skalę? Czy ksiądz może to porównać? Tak, no my, proszę Panią, mamy charakter pastoralny, pomagamy księżom, siostrom,
kształcimy księży. To jest takie nasze główne zadanie. No ale wtedy, kiedy następuje wojna, czyli to, co mówiliśmy, mówiąc w skrócie, trudno choremu, głodnemu człowiekowi głosić Ewangelię, kiedy najpierw go trzeba opatrzyć jego rany, i te fizyczne, i te duchowe. I tak jak było w Syrii, kiedy od razu budżet na wojenny, tak zwany, jak to mówię w skrócie, podnieśliśmy tam z 500 000 euro na 5, a potem na 8 milionów euro rocznie, bo ta pomoc humanitarna jest niezwykle potrzebna i bez niej wielu ludzi, jak mówiła siostra Ani, umarłoby z głodu, gdyby między innymi nie ta pomoc z Polski, pomoc właśnie w potrzebie, czy Caritas, ten piękny projekt Rodzina Rodzinie, wtedy to naprawdę ratuje tę sytuację. Podobnie było w Iraku. I w Ukrainie zrobiliśmy dokładnie to samo. Tę pomoc pastoralną przekierowaliśmy na pomoc humanitarną. Zresztą też powiedzmy naszym telewidzom, bo to często umyka przy takich różnych sprawozdaniach i niektórzy nam robią wyrzuty sumienia. No zresztą zwróćmy uwagę, że nawet pan Czarzasty, którego trudno podejrzewać o sympatię z tym rządem, powiedział, że dzisiaj Polacy powinni otrzymywać około 500 euro miesięcznie na utrzymanie jednego uchodźcy, bo my jako kraj nie damy rady na dłuższą metę tej całej kosztów związanych z leczeniem, kosztów związanych z edukacją, wszystkiego ponieść. Dlatego też tutaj brakuje tej solidarności w wymiarze takim europejskim i to trzeba też bardzo mocno podkreślić. A z drugiej strony trzeba podziękować Polakom za niesamowite i myślę takiej skali pomocy, bo jak różne instytuty finansowe obliczają, bodajże to jest chyba 16 miliardów tych prywatnych środków zainwestowanych, bo na tyle wyceniane jest to, co Polacy zrobili w formie żywności, w formie dania dachu nad głową i tak dalej, to są niesamowite rzeczy, niesamowita pomoc, która w stosunku... Czyli tak ma pani odpowiedź, no tak jak olbrzymie zło budzi olbrzymie poprawy dobra człowieku, niestety. A czy też możemy powiedzieć, że no właśnie my, chociażby nasze społeczeństwo, nasz polski naród, myśmy się nauczyli inaczej pomagać, na nowo pomagać, bardziej angażować, długoterminowo, może w ten sposób? Tutaj jest, proszę panią, na pewno, tak jak mówią Syryjczycy, to nie jest nasza wina, że ta wojna trwa już 11 lat, bo myśmy się łudzili, że wojna w Syrii czy w Iraku potrwa 2, może 3 lata i się zakończy, będziemy bywać ten kraj i będzie fajnie. I się zakończy nieszczęście. Ja nie chcę być takim kraczącym czy czarnym prorokiem, ale musimy mieć świadomość, że ta wojna w Ukrainie może się bardzo wydłużyć i o wiele dłużej potrwać, niż nam to się wydaje. Dlatego też potrzeba jest taka cierpliwość, bo no, wiadomo, że ten entuzjazm na początku był olbrzymi. Pamiętamy, no ja mam, w sierpniu byliśmy we Lwowie chociażby, czy w Kijowie, w innych miejscowościach i mówiono nam wtedy, że na początku przyjeżdżało kilkadziesiąt tirów z pomocą humanitarną. Dzisiaj, jeśli na tygodniu przyjedzie kilka, to jest dobrze. Więc widzimy, że ten entuzjazm opada, no ale też tych środków brakuje. Dlatego też myślę, że coraz mocniej i wyraźniej powinniśmy państwo jako media też naciskać na tę solidarność taką europejską. To czasami słyszymy, bo no, przypomnijmy sobie, kiedy Turcja chciała wypuścić 1,5 miliona uchodźców z Syrii do Europy, to dostała bodajże w różnych transzach 9 miliardów euro. Polska dostała jakieś ochłapy, ale to nie można nazwać solidarnością. Dostaliśmy nie miliardy, tylko milion, to więc tak, to jest tak. Różnica. No to nawet trudno nazwać jakąś pomocą, bo wiemy, że tam chyba MSW dostało jakieś 700 milionów czy coś takiego. To jest kropla w morzu, niestety, i tej solidarności brakuje, bo my sami nie damy rady. To sobie trzeba oficjalnie powiedzieć. Bo jeśli porównamy koszty leczenia, koszty edukacji, tutaj pan profesor Czarny, mamy kontakt dość dobry, więc znam te sytuacje, ile to wysiłku kosztuje, żeby to wszystko zrobić, a tych pieniędzy no, w nieskończoność nie ma. Proszę księdza, dzisiaj oczywiście my patrzymy, interesujemy się sytuacją na Ukrainie, ale ta pomoc jest potrzebna nie tylko na Ukrainie. W jakich regionach, szczególnie w ostatnich latach, silnie działa pomoc Kościołowi w potrzebie i jak my możemy wspomagać taką instytucję? Pani redaktor słusznie zauważyła, bo takie bardzo no, dotykające nas informacje, jak chociażby ten wypadek śmigłowca dzisiejszy, czy takie zbombardowanie budynku mieszkalnego, gdzie wyciągane spod gruzów są dzieci, rodzice, młodzi ludzie, niewinni, no bo to wiemy, że to jest po prostu zbrodnia wojenna, bardziej nam uświadomiły, jak wielkie jest to cierpienie na świecie. Bo kiedy mówiliśmy o Iraku czy o Syrii, to zawsze mówiliśmy z perspektywy Europejczyków, którzy uważali, że wojna to jest coś daleko od nas i to do nas nigdy nie przyjdzie. Dlatego też ta wrażliwość Polaków jest. I, czy Liban, który się rozsypuje, no zwróćmy uwagę, taka nasza duża sympatia do Libanu. Dlaczego? Może dlatego, że tak rozumiemy tę sytuację tego małego kraju, bo to 4,5 miliona mieszkańców, którzy przyjęli
800 tysięcy uchodźców z Palestyny i niektórzy mówią 500 i 2 miliony prawie Syryjczyków i ta gospodarka nie wytrzymała tego, rozsypała się. Więc my też pomagamy Libanowi, bo sytuacja jest dramatyczna. Pomagamy Syrii. Jak to Syryjczycy mówią, potrzebne jest to, co pani redaktor wspomniała, potrzebna jest ta długotrwała, systematyczna pomoc. Ona może być troszkę może mniejsza, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich tych zła tego świata zaspokoić, czy potrzeb. Oczywiście, gdybyśmy pewnie takie duże instytucje bardziej sensownie nam pomagały i połączylibyśmy te siły, to ta pomoc byłaby bardziej efektywna, bo przypomnijmy też, że jeśli nie pomożemy na miejscu, to teraz papież udaje się na przykład do Sudanu Południowego, czy do Kongo. Wiemy, jak dramatyczna jest tam sytuacja. Przecież chociażby Sudan Południowy ogarnięty wojną wewnętrzną. Tam nauczyciel zarabia pensję, która wystarczy na... Otrzymuje pensję, która wystarcza na 40 kg w roku. Mamy tam naszych misjonarzy, z którymi współpracujemy i którym pomagamy. Więc to są takie miejsca, jest dużo takich miejsc na świecie, gdzie ta pomoc nasza jest bardzo potrzebna. Oczywiście w miarę, bardzo dziękuję za hojność naszych dobrodziejów, w miarę otrzymanych środków możemy jej udzielać właśnie w takich trudnych rejonach świata. Każda złotówka ma tutaj znaczenie, ale i każda modlitwa. Dokładnie. No, pani redaktor, tak jak wspomnieliśmy na początku, no my jako ludzie wierzący mamy oczywiście jakieś tam ograniczone środki materialne i staramy się nimi dysponować w miarę naszego rozeznania, ale też jest ten, bo może tutaj uspokoję troszeczkę, że ta modlitwa ma jednak znaczenie, ma siłę. Orisa, kiedy były prześladowania chrześcijan 14 lat temu, pogromy wręcz, mordowanie księży, sióstr zakonnych, palenie szkół, kościołów, wtedy biskup Chinnath nie przyjechał do Europy. Tamtejszy ordynariusz nie prosił o pomoc materialną, tylko w pierwszym rzędzie prosił o modlitwę za ten kraj, za ten stan w Indiach. I proszę sobie wyobrazić, że po 2 latach te partie radykalne przegrały i ta sytuacja się w miarę uspokoiła. Także modlitwa ma też wartość. Tak, modlitwa ma ogromną moc. I tego się trzymajmy, w to wierzmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. A w odpowiedzi na pani redaktor życzę dużo pokoju w sercach naszych, bo tu się ten pokój zaczyna. Jak my będziemy ludźmi pokoju, to będzie na pewno łatwiej na świecie. Także dobrego dnia naszym telewidzom, pani redaktor, i tego pokoju Bożego w naszych sercach i w naszych rodzinach i pewnie w naszym społeczeństwie. Tego życzę ja i księdzu i wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądają. Bardzo dziękuję za rozmowę, a ja oczywiście polecam państwu już za chwilę powtórkę debaty w Europarlamencie na temat skandalu korupcyjnego, o którym mówimy w ostatnich tygodniach. Skandal dotyczący wielu, wielu, wielu milionów dolarów. O tym już za chwilę powtarzamy debatę. Proszę pozostać z nami. Dzisiaj również cały dzień konferencja ze szczytu ekonomicznego w Davos. Są tam z Polski prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin. To był program Polska na Dzień Dobry. Do zobaczenia.